Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać na corocznym spotkaniu z mediami w Spółce Sądeckiej Wodociągi. Chcieliśmy, jak to w zwyczaju było, powiedzieć kilka słów o tym, co zdarzyło się w roku 2020 i jakie plany mamy na rok 2021. Oczywiście przede wszystkim będzie to dotyczyło inwestycji, ale również sfery działalności edukacyjnej sądeckich wodociągów. No po pierwsze inwestycje, zanim przekażę głos koledze, to parę słów o naszej inwestycji, która w 2020 roku w pełni zafunkcjonowała. Została technicznie ukończona na koniec 2019 roku, ale 2020 rok to jest pierwszy pełny rok pracy naszego nowego kogeneratora na oczyszczalni ścieków. To ta inwestycja w kwocie około 2 milionów złotych zapewnia nam całkowitą samowystarczalność energetyczną oczyszczalni. W efekcie lokujemy się wśród 6 oczyszczalni w Polsce, około 40 w Europie, które taką samowystarczalność energetyczną w zakresie energii elektrycznej i cieplnej posiadają. Spółka kogenerator posiadała poprzedni, już niewystarczający, od 2005 roku, natomiast został on wymieniony na większy z racji zarówno zużycia, ale przede wszystkim koniecznej mocy. Nowy kogenerator to 527 kW mocy energetycznej i 640 kW mocy cieplnej. I to dla zobrazowania pozwoliłoby zasilić w energii około 2,5 tysiąca gospodarstw domowych. Co ważne, to jest paliwa do tego kogeneratora, można powiedzieć, jest bezpłatne, ponieważ jest to biogaz, który my odzyskujemy z osadów pościekowych. W konsekwencji to jest inwestycja o bardzo wysokim, szybkim okresie zwrotu, bardzo efektywna ekonomicznie. W ciągu około półtora roku będzie ta inwestycja się w spółce w pełni zwróci, zapewniając około 1 400 000 zł oszczędności na energii elektrycznej rocznie. Do tego mamy zmodernizowaną linię do oczyszczenia biogazu. Tutaj pan wiceprezes może wprowadzi w szczegóły. Znaczy, generalnie jeszcze chciałem powiedzieć, że dzięki tej inwestycji w 100% wykorzystujemy ten biogaz, który jest produkowany. Wcześniej była nadprodukcja biogazu. Nie byliśmy w stanie przy poprzednim kogeneratorze spalić jego wszystkiego i niestety pochodnia, która jest w instalacji, płonęła często. Teraz to się już praktycznie nie zdarza. A z kolei instalacja odsiarczania biogazu pozwala na to, że spaliny, które powstają w wyniku pracy tego kogeneratora, są bardzo korzystnie dla środowiska wpływają. Mają minimalne zawartości jakichś szkodliwych substancji, a metan jest w całości spalany. Dzięki temu chronimy również atmosferę przed niekorzystnymi zjawiskami. Tyle jeśli chodzi o kogenerator. Pozwolę sobie wymienić parę tematów inwestycyjnych, które udało się zrealizować w roku 2020. Były to inwestycje, polegały na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscach, gdzie dotychczas były braki w dostępie do wody zdatnej do spożycia. Przede wszystkim to było osiedle w ulicy Świt, Jodłowa, Promienna. W okolicy ulicy Nawojowskiej w rejonie Zawady też powstała część sieci wodociągowej. W tym roku będziemy realizować drugi etap. Tam jest kilkadziesiąt budynków w zasięgu nowej sieci wodociągowej. Na ulicy Freislera pierwszej brygady wybudowaliśmy też odcinek kanalizacji sanitarnej. Był tam kilkanaście domów, gdzie niestety nie było tej kanalizacji. W tym rejonie, w rejonie ronda pierwszej brygady dokonaliśmy też rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na oddzielną sanitarną i oddzielną deszczową, dzięki czemu w istotny sposób zmniejszyliśmy dopływ wód deszczowych do oczyszczalni ścieków. To ma wpływ na ekonomię i koszty oczyszczania ścieków. Jeśli chodzi o rok 2021, to kontynuujemy rozwój sieci wodociągowej, rozwój kanalizacji sanitarnej.
Tutaj będą inwestycje zlokalizowane w większości na terenie Nowego Sącza. Planujemy wydatkować na ten cel ponad 7 milionów złotych. Te możliwości inwestycyjne są dostosowane do sytuacji finansowej firmy. Między innymi będziemy rozbudowywać sieć kanalizacji sanitarnej. Właściwie ta inwestycja już się rozpoczyna, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, na ulicy 29 listopada. Będziemy modernizować sieć w ulicy Nawojowskiej, w ulicy Młyńskiej. To będą inwestycje, które będą równolegle realizowane z pracami związanymi z modernizacjami dróg. Na terenie gminy Stary Sącz będziemy rozbudowywać sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy aktywności gospodarczej. Tam też powstanie nowa sieć wodociągowa. Również inwestycja polegająca na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej powstanie na terenie gminy Kamionka Wielka w miejscowości Mystków. Będziemy prowadzić również roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Żeleźnikowej w gminie Nawojowa. Ponadto prace remontowe, które również mamy zaplanowane na terenie miasta, pozwolą na zmniejszanie awaryjności sieci, ograniczanie strat wody, co jest naszym jakby głównym celem, żeby uzyskać efekt zmniejszenia kosztów działalności naszej spółki. Ja jeszcze tylko może dodam, że również gmina Korzenna, bo my staramy się we wszystkich gminach inwestować, w gminie Korzennej też przewidzieliśmy budowę odcinków wodociągu i zaprojektowanie, projekt wodociągu w miejscowości Lipnica Wielka. Tak jest. To z naszych planów. Na koniec jeszcze parę słów o naszej działalności edukacyjnej, ponieważ bardzo staramy się zapoznawać jak najszerzej z ideą oszczędzania wody, podkreślając, jakie znaczenie ta woda ma obecnie i pewno jakie będzie miała znaczenie szczególnie w przyszłości. Już dzisiaj są tereny, gdzie woda jest dobrem rzadkim, również w Polsce, czyli są miejsca, gdzie jest utrudniony dostęp do tej wody. Jedna z naszych inwestycji właśnie na ten gminy Łącko, gdzie zakładamy rozszerzenie naszej sprzedaży, to jest też sposób na zabezpieczanie mieszkańców Sądecczyzny w dostęp do wody. I staramy się te nasze działania inwestycyjne i edukacyjne łączyć w formie konkursu. Po raz siódmy organizujemy konkurs plastyczny sądeckich wodociągów. W tym roku to będzie tytuł Woda dobra na wszystko. Do tej pory około 5 tysięcy prac w tym konkursie znalazło się, stworzonych przez małych twórców, bo konkurs jest skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Tam jest kilka kategorii wiekowych, dostosowanych oczywiście do zdolności dzieci na poszczególnych etapach rozwoju. Także bardzo serdecznie kolejny raz zapraszamy, oczywiście w warunkach pełnego reżimu sanitarnego. Nadmienię tylko, że ubiegłoroczny konkurs, w którym też ze względów epidemicznych jury było ograniczone, ale na czele tego jury był pan znany bardzo artysta malarz sądecki, pan Wacław Jagielski, który wybrał z ponad 1300 prac 12 prac, które znalazły się w naszym kalendarzu. To są prace dzieciaków, te ocenione najwyżej, które w poszczególnych kategoriach, które znalazły się w 12 stronach, 12 miesiącach kalendarza sądeckich wodociągów na rok 2021. Także bardzo serdecznie do tego konkursu zapraszamy szkoły i przedszkola, mając nadzieję, że będzie on równie udany jak w latach poprzednich. Dziękujemy bardzo za uwagę.